Dobry, ciśniemy dalej. Nawalamy. Znaleźli na pewno. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Wen. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigrada. Okej. Sporo misji pobocznych już zrobiliśmy. Bardzo dobrze. Co to było takie dziwne? Jest gdzieś kraina, gdzie żyje więcej takich jak ty? Tak. Nazywa się Kaer Morhen. Dziwne sobie wybraliście miejsce do rozmowy o sztuce. Każde miejsce jest dobre, tylko trzeba rozbudzić w sobie natchnienie. Wódeczką na przykład. Napijecie się z nami może? Za poezję? Czemu nie? Nawet mnie trochę suszy. A jak człowieka suszy, to mu smutno w duszy. Haha, polewaj go skoń. Panowie, że tak powiem, ujmę to krótko, zalałem się w trupa. A wiecie, co się rymuje z trupa? Nie bądź ordynarny. Co nasz nowy przyjaciel sobie pomyśli? Polej lepiej. No dobrze, to już jest ostatnia kolejka. To jest ta misja, kurwa. Poszła cała wódka i truba duży, razem z moimi rzeczami sama. Zajebej. Ślady stóp, świeże. Chodzić? Coś ty głupiutka. Oczywiście, że nie. Nic się nie bój, Bertrand. Nie wydamy cię. Halo! Halo, co panie! Jesteście wiedźminy, prawda? Zaczekajcie! Daj tam, gdzie wszyscy święty są. Wiecie, co się rymuje ze wściekły wiedźmin? Oddawać moje rzeczy, bo zajebie. To chyba rym biały. Zamknij się i daj mu wszystko. No, to jesteśmy kwita, tak? Kwita to będzie, jak oddacie swoje rzeczy. Wszystkie? Gacie możecie zachować. Jakby do cyrku złapać i ludziom pokazywać. Kapitan, nie znajduję słów, by opisać, jak bardzo mi przykro z powodu tego incydentu. Tak? Przykro? Cię, kurde, dałem przykro ci. Czewki kryć, wiedźma idzie! Na plecach to kołczat się nosi, nie wiem. O co chodzi? O nic. Idź swoją drogą. Zamknij się, Gotard! On nam może pomóc. Banda wilczycy chce napaść na wioskę. Na Bertramie chcą się zemścić. Wiele nie mamy, ale zapłacimy, jeśli nas ochronicie. Co to za wilczyca? Podobno z wilkami się chędoży, a człowieka gołymi rękami rozszarpać potrafi. Potworzyca w ludzkiej skórze, choć niektórzy... Przewodzi zgrają dezerterów, niedobitków z różnych armii. Czemu chcą się... Bo
bo ich łowcą czarownic. Od kiedy łowcy czarownic? Banda wilczycy na wioskę napadała, a nikt nas bronić nie chciał. No i jak się łowcy nimi zajęli, to był chwilę spokój. Ale teraz się wilczyca obszedł. Zajmę się bandytami. Uważaj na nich, No! To wioskowi cię wynajęli? Cokolwiek zamierzasz, musisz zmienić. Nie chcę krzywdzić nikogo poza kanalią o imieniu Bertram. Sam do mnie przyszedł pół roku temu. Miał wskazywać, kogo warto złupić. Ale po jakimś czasie zrobił się zachłanny. Chciał więcej, ale mu odmówiłam. Wtedy napuścił na nas łowców czarownic. Przez niego Odsuń się, Wiedźminie, to nie twoja sprawa. Chcemy tylko Bertrama, Nie będę ci wchodził w drogę. Dobra decyzja. Widzisz? Gładko poszło. To dla ciebie, za zrozumienie. Idziemy, panowie! Trzeba to przejść. Mam plany pewne. Trzeba będzie je urzeczywistnić.
teraz sobie dobre. Istoty magiczne. Golem! Tarda, olej. Tyle? Wow, panie, nie dam rady. Tak się nie uda. Duży ma bzika na mojej punkcie.
Udało się. Kurde, udało się, udało. Chyba ta wieś to tam są te góle? A nie, bo to chyba zabili. Góli nie ma. Strach teraz na ulicę wyjść. Dalej. Rusz się!
się nie nauczycie. Chyba zostały same trudne misje. Przyjedź mamona, przysięgę twoją radowi, zobaczę. Hej! Boże, kurwa. Spierdala. Fuck. Dobra, powiedzmy, że to nie był dobry pomysł. Kręcimy się po karczmach i poszukamy innych miejsc. Na pewno jakieś zostanie. Tylko boję się, że będzie strasznie dużo powtórek. Tego nie mogę, tego nie ma. Zakończony gdzieś na wiele. Tam ci ślady. Także wiele. Szybko to zrobimy, będzie koniec.
polazła. Tak? Przychodzę w sprawie zlecenia. Musi strasznie wielki Boturzin wi... Znaczy, ze złości zabija. I ryczy, i wyje po nocach, że strach. Zajmę się. To nam się poszczęści. Gdzieś tam to jest. Pierwszy. Wybił całą watachę. O. Naprawdę duża sztuka. Zostawił sporo futra, ocierając się o pień. Zapach dalej się utrzymuje. Zasuszone. Czyli bestia jest, to już muszę znaleźć inną drogę. No, pięknie walki z piesem. Gówno bies. Cuchnąć jak gówno biesa. Ja. Stare i zasuszone, czyli bestia jest tu już od jakiegoś czasu. Cuchnąć jak gówno biesa. Ja. Stare i zasuszone, czyli bestia jest tu już od jakiegoś czasu. O, wejście znalazłem. O, konie mandragowy. Nie pogardzę. Bies, 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 bies. Dobrze, normalnie go rozpierdzielę. Zginął niedawno. Ciekawe, co go załatwiło. Strzępki pokrwawionego futra. Ten drugi miał inne umaszczenie. To jego.
ślady. Stoczył długą walkę. Inny trop. Ślady są za małe jak na biesa. Oba straciły sporo krwi. To musiał być czart, który nie rywalizował z biesem o terytorium. Trzeba będzie go tu zwabić. Marnie. Przygotuję się. Przeciw relikwiom, tak? Zrobione. To powinno go tutaj zwabić. Czuję to nawet z 5 mil. Na pewno się zjawi. Wystarczy poczekać w jaskini.
Oj, coś mi mówi, że przejebę. Jest! Skurczykny jest! Patrzcie, Drian. No chodź. Chyba się dobrze palą, co pamiętam. Jak to mówią bandyci z Weren, zrobię z ciebie szczotę. O, w mordę. O, to była walka. Zapiszemy. Co tu robisz? Tak? Pada, kurde, pada. Pozbyłem się czarta, który grasował w pobliskich lasach. Walczył z biesem o terytorium i dlatego był taki agresywny. Czart i bies. Co to? Potwory się zmówiły na naszą wioskę? Myślicie, że więcej ich będzie? Nie sądzę, ale rozejrzę się. Dzięki. Dziękuję. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kibie.
Skellige, nie, jeszcze na Skellige nie idzie. Coś innego. Gol. To musi być Dobrowo, ta wieś, skąd trafił pojadek, tylko świetnie. Coś tu się... Pokaż, co umiesz. Nie zabiję. Bać się jaraj. Dobra, nie, nie dam rady, sorry. Hej,
Karczma, gęsia, pipa. Tak. Kurde, wszystkie potwory teraz są OP, a jestem za słaby, żeby coś im zrobić. O jest. Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą, dyfetyzm i dyzercji. Masz chętę? Gdzie leziesz? O! Au! Zapraszam. Co tam? Bywaj. Witajcie, panie Wiedźminie. Witajcie. Widziałem ogłoszenie, powiedzmy, że jestem... A, to pięknie, cudownie. Jestem Brean Hodge i to ja... Potrzebuję jak najwięcej... Oczywiście, oczywiście. Cóż, na skutek serii niefortunnych zdarzeń wszedłem w posiadanie połaci lasu pod Wyrąb. Tuż pod Nowigradem, z dala od traktów, ale blisko portu. Nic, tylko wynająć drwali i liczyć pieniądze. Pytałem o szczegóły związane z potworem, nie z twoimi interesami. Ależ to się bezpośrednio wiąże. Wynająłem kilku krasnoludów, a ci twierdzili, że w lesie straszy. Myślałem, że robić im się nie chce, ale jak pewnego razu poszli do lasu, to jeden tylko wrócił. Powiada, że jakieś leśne licho ich napadło. Biorę to zlecenie. Gdzie jest ten drwal, co? Pewnie kręci się po okolicy. Ostatnio go widziałem, jak przepijał wypłatę. Powiada, że musi uczcić śmierć kompanów. Lol. We wiecznym ogniu układam nadzieję. Nie zasiedzajcie! Witaj, wędrowcy. Pierdolniesz kielicha za spokój moich zmarłych druhów. Takich kurwa sponiewierało, a ja nawet nie wiem... Rozmawiałem z niejakim Breanem Hodgem. Tłumaczyliśmy kutasowi, że w lesie coś... Wynajął mnie do wytropienia leśnego potwora. Tak? W takim razie odszczekuję, co żem powiedział. No. Zapamiętasz ty. Wracamy ci z lasu, obładowani drewnem jak stare wałachy. A tu jak coś, kurwa, nie zawyje. Coś jakby basior. Bierzemy nogi za pas, ale koło... Magnus Richter powiada, żebym biegł do chaty po kuszę. No to biegnę. Wracam ci ja do lasu, a tam istna kurwa ja... Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Zapierdol to świństwo. Sam, kurwa, jesteś hałamała.
szaleje jak z cebra. Masz u mnie worek pieczarek. Za to, żeś tam pomógł. Worek pieczarek. Zajebiście. Wiedźmin, wiedzie, wiedźmin, jedzie. Kata drwa lichotrza. Powinienem poszukać miejsca, gdzie zginęli. Głębokie kolejny. To musiał stać wóz drwali. Potem pojechali tą drogą, pewnie w stronę wycinki. Doszło do walki. Krasnoludy i coś dużego. Ranny uciekał tędy. Mocno krwawił. Zarysował pazurami skałę. Musiał być rozwścieczony i silny. Jeden z krasnoludów odszedł w tę stronę. Korzenie przygniotły krasnoluda do ziemi, tak że się udusił. Krasnolud ma głęboką ranę na plecach. Wykrwawił się. Wszystkie ślady wskazują na Leszego. Młody osobnik. Pewnie niedawno pojawił się w tym lesie. Muszę znaleźć jego totem. Kruki służą leszym. Powinny być przy totemie. Leszka. Nie ptaki Leszego. Fałszywy trop. Wygląda na to, że to tylko zwykłe kruki. Nie ma śladu totemu.
to i totem Leszego. Jak go zniszczę, zdenerwuje się i wyjdzie z nory. Pewnie zginę. Ciągle trochę na zajebiście silne potwory. Idzie. O kurwa. No może pogadamy? Kurde, mocny. Co jest? Co jest?
Kurwa maj, kurwa maj. No i chuj. Fuck. Leśny jest mocny. Za mocny. Opatrzcie go! O, dobrze idzie. Ale dobrze na pierdolę. Kami! No i chuj. Co to ma być? Tak, to chyba nie widziałem. Chyba nie za dużo tego, nie za dużo tego. Thank you.
O, nie, nie, no, kurwa, nie, 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 nie. No kurwa. Nie dam mu rady. Nie ma sensu. Tylko się męczę. Nie ma sensu walić nim. Zawsze jest blisko, strasznie to zawsze zmienia i znowu jest dupa. Trzeba miecza coś teraz tyle obraźnie będzie zadawać. Wtedy się uda. Albo daj.
pęć się pierdolę. Postać. Otwory są tu za silne, więc pierdolam linię. Dziękuję. Kiedy ostatni raz mówisz do syna? O! Szans. Wygląda, że znamy. Witaj, Ejpcharze. Witaj, Geralt. Czy... Pokaż mi swoje to. Co my tu mamy? Bełty. Stalowa. Stalowa. Czemu tylko stalowe ma? Bywaj. Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie. Chyba trzeba będzie kończyć.
Wieczne ognie mieni w opiece. Ech, nie chcę mnie się żywić. Jakby zimą te stosy palili, można by się było... Co my tu mamy na miecie w ogóle? Shift. Carvel. Tu mamy 238. Płyty ołowowe cięte. Chyba to kupujemy tak. Srebrny. To zabieram. Tak, 233. Dobra. No, mamy tu obrażenia takie, więc weźmiemy to. A tu mamy 80. Nic stalowych, 150. Nic stalowy, tak? Stalowy. Yeah.
srebrny. Zapisujemy. Dobra, to kończymy. Jeszcze raz. Tak. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.